Uzin podejmuje nawet największe wyzwania związane z instalacją podłóg i zawsze znajduje najlepsze rozwiązania. Z produktami Uzin wykonawca panuje nad sytuacją. Podłogi, na których jest Uzin, to solidne podłogi. Uzin. I wiesz, na czym stoisz. Jak odciąć wysoką wilgotność podłoża cementowego? Stosując Uzin PE480 oraz Uzin PE280. Przebij dno górnej części opakowania kombi przez plastikowe wieczko kilka razy mocnym prętem lub grubym wkrętakiem. Pamiętaj o nałożeniu odzieży ochronnej. Cała objętość utwardzacza musi ścieknąć do dolnej części pojemnika. Zdejmij górną, opróżnioną część pojemnika kombi i wymieszaj oba komponenty za pomocą odpowiedniego mieszadła. Wymieszany materiał przelej do czystego pojemnika i jeszcze raz krótko przemieszaj. Produkt Uzin PE480 natychmiast rozprowadź przy użyciu pacy B2. Zużycie minimalne 500 g na metr kwadratowy. Następnie wyrównaj całość zwilżonym nylonowym wałkiem Uzin. Aby przyspieszyć pracę na etapie mieszania, możesz dodać do Uzin PE480 dodatek przyspieszający Uzin Epoxy Akcelerator. Szczegóły znajdziesz w kartach technicznych stosowanych produktów. Aby stworzyć szorstką powierzchnię i poprawić przyczepność, po stwardnieniu powłoki nałóż preparat Uzin PE280. Produkt nałóż cienko i równomiernie na całej powierzchni utwardzonego Uzin PE480, używając odpowiedniego wałka. Uzin PE280 jest produktem szybko schnącym, dlatego powierzchnia może być wyrównana już po około 60 minutach. Wymieszaj masę szpachlową Uzin NC170 Level Star z odpowiednią ilością czystej, zimnej wody. Do mieszania mas szpachlowych Uzin używaj mieszadła o dużej mocy, np. mieszadła Wolf Power X 1300. Nakładaj masę szpachlową Uzin NC170 Level Star na przygotowaną powierzchnię, np. raklą z uzębieniem R2. Zalecamy stosowanie do tego celu rakle z gamy produktów Uzin lub Wolf. Następnie użyj wałka kolczastego, aby odpowietrzyć i poprawić walory optyczne szpachlowanej powierzchni.